Siemaneczko moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Troszkę inna seria, znowu rozpoczynam wiele serii. Mam nadzieję, że będę w stanie je w ogóle kontynuować i żeby były jakoś tak w miarę często i regularnie nagrywane. Ale nie dzisiaj o tym. Dzisiaj właśnie chciałbym opowiedzieć wam o nowej serii i podziękować przede wszystkim za to, co zrobiliście pod ostatnimi filmami, bo te wyniki naprawdę są niesamowite dla mnie i bardzo wam za to dziękuję. Tak jak widzicie w tytule, 12 gier, proszę państwa, 12 gier, które jest tak trochę symbolizowane 12 miesiącami w roku. 12 gier planuję rozegrać tutaj na streamie, nie tutaj na streamie, ale ogólnie na streamie, na Twitchu w sensie takim, ale planuję wam je przedstawić. Parę już tytułów rozegrałem, więc będę miał, proszę państwa, do nadrobienia oczywiście parę z tych gierek, jeśli chodzi o tutaj takie przedstawienie wam, jak to wyglądało i tak dalej. Gry są takim, kurczę, moim nieodłącznym elementem, jeśli chodzi o streamowanie jednak, więc chciałbym wam pokazać po prostu w co gram, co też o danej gierce sądzę, ale zrobić też pewnego rodzaju wyzwanie i gdzieś tam nagrywać trochę dla was, bo oczywiście oprócz tego, że będę, proszę państwa, grał w te gierki, no to jeszcze będę prawdopodobnie grał w jakieś gierki od was, bo teraz za punkty kanału na moim kanale możecie właśnie wykupić mi opcję grania w jakąś tam gierkę, dlatego wydaje mi się, że może powstać z tego całkiem ciekawa seria i wydaje mi się, że też wyzwanie dla mnie, nie tylko takie przyjemne granie w jakieś gierki, które ja sobie wybieram, ale też od was coś. Zacznę od tych tytułów, proszę państwa, które gdzieś tam już rozegrałem. Pierwszy, no to już widzicie w tytule jaki jest i oczywiście będzie to GTA Definitive Edition, bo w tym roku na początku właśnie jego skończyłem GTA San Andreas z definitywnej edycji. No i wydaje mi się, że całą Definitive Edition można sobie fajnie skomentować i myślę, że warto, bo ludzie gdzieś tam często zastanawiają się, czy kupić, czy lepiej skupić się na tych oryginałach. No i to dzisiaj sobie podsumuję. Taki temat wstępu, oczywiście teraz chciałbym przedstawić wam taką jakby infografikę, kalendarz trochę taki jakby adwentowy, tylko że z giereczkami, który właśnie stworzyłem na potrzeby, kurde, bo ta kamera się trzęsie, nie trzęsie, no, na potrzeby właśnie tego odcinka stworzyłem takie, na potrzeby nie tylko tego odcinka, tylko całej serii stworzyłem właśnie taki kalendarzyk jakby i tam będę wszystkie gierki gdzieś tam umieszczał i no, jeśli tych gierek będzie więcej niż 12, bo 12 obieram sobie za minimum w tym roku, no to wtedy na jakimś takim ostatnim odcineczku podsumujemy sobie te wszystkie gierki i zobaczycie, ile tego finalnie udało mi się skończyć. Ja teraz, proszę państwa, takim właśnie słowem wstępu, który zajmuje jak na razie 3 minutki, przechodzę już do komentowania samego GTA Definitive Edition, a jest co komentować. Skupię się oczywiście na tym, co mi się podobało, co mi się nie podobało, jaką jeszcze ocenę finalną wystawiłem i będzie taki oczywiście luźny komentarz do tego wszystkiego. Gdzieś tam w tle jakiś gameplay na pewno puszczę, może jakieś różnice pomiędzy oryginałem a właśnie tą edycją. Także zapraszam do oglądania. Ale myślę, że warto zacząć od samego początku. Jeśli chodzi, proszę państwa, o samą definitywną trylogię. Wyszła ona w 2021 roku w listopadzie, więc no teraz już tam parę latek będzie. Myślę, że gdzieś już od samego początku ludzie byli, no można by powiedzieć, sceptycznie trochę nastawieni po tych trailerach. Myślę, że wiele osób tak naprawdę spodziewało się czegoś lepszego po tej części, po tej jakby całej części trylogii. No i też trzeba gdzieś dodać do tych osób mnie na pewno. Też spodziewałem się czegoś lepszego. Jakby nie można powiedzieć, że jest to złe. Każdą gierkę oczywiście z osobna, z tej całej trylogii, zaraz wam ocenię. No ale myślę, że śmiało możemy rzec, że trochę oczekiwaliśmy więcej od jakby tej trylogii niż tylko poprawy graficznej, bo głównie to oczywiście jest, proszę państwa, tutaj tym aspektem dominującym i jeśli chodzi o pozytywy oczywiście. Ale były również inne rzeczy. I jakie? To właśnie zamierzam wam przedstawić na punkt, jakby w każdej części, którą dzisiaj będziemy omawiać. Zaczniemy sobie oczywiście, proszę państwa, od GTA 3. Jeśli, proszę państwa, chodzi o tą pierwszą część trylogii, którą dzisiaj sobie omówimy, GTA 3,
No tutaj naprawdę wiele pozytywnych aspektów myślę, że można sobie gdzieś tam wyciągnąć z tego wszystkiego. Nie ma co się oszukiwać, ja bardzo dużym sentymentem tutaj gdzieś tam darzę oczywiście Liberty City, także dla mnie no sam ten powrót do Liberty City był naprawdę niesamowity i powiem szczerze, że no jak tylko do niego wróciłem, to no gdzieś tam świetnie się po prostu zawsze bawię w tym mieście, czy to właśnie w GTA 3, czy to proszę Państwa w GTA 4, czy to w Liberty City Stories i tak dalej. Także dla mnie no muszę przyznać, że z mocnych pozytywów tutaj no graficznie trzeba przyznać, że lepiej to wygląda. Też jakby zamierzam właśnie powiedzieć to w sumie w każdej części GTA. Graficznie to, moi drodzy, prezentuje się właśnie naprawdę fajnie. No jest to trochę odświeżona wersja, no i nie ma co tutaj się oszukiwać. Detale różnych rzeczy są naprawdę mocno zmienione momentami. Wiele rzeczy wygląda tak naprawdę lepiej. Oczywiście są też kwestie takie, które gdzieś tam oczywiście są takie sporne, bym powiedział, jak na przykład gdzieś tam te modele postaci, które momentami oczywiście wyglądają dziwnie. No ale chociażby światła są lepsze, tak jak na przykład tutaj widzicie w tym samochodziku. Detale również takich rzeczy jak woda, do której oczywiście tutaj nie możemy wejść, ale no detale takie jak woda, czy chociażby renderowanie. Zobaczcie, jak zmienił się dystans renderowania, proszę Państwa, w tej gierce. No jest on naprawdę wielki i też widać, że te rzeczy, które widzimy gdzieś tam daleko, no to nie są takie jakieś giga rozmazane, no widać, co tam tak naprawdę jest. Dużo pozytywów tutaj, proszę Państwa, nie ma, ale na pewno jednym z nich i takim jednym z fajniejszych pozytywów jest to, że po tylu latach można w końcu taką gierkę sobie splatynować. Co do tych następnych części, to nie mam pojęcia, jak to było w przypadku Vice City oraz San Andreas, ale do tego oczywiście jeszcze przejdziemy. Jeśli chodzi o GTA 3, proszę Państwa, no to tutaj zyskaliśmy właśnie tą opcję masterowania sobie gierki, co jest naprawdę super aspektem dla tych smakoszy, którzy gdzieś tam oczywiście masterować gierki sobie lubią. A oprócz tego, proszę Państwa, no myślę, że z pozytywów to tyle. Jeszcze są niektóre misje usprawnione, ale też niektóre misje tutaj wydaje mi się, że dalej takie trochę, wiecie, niektóre ciężkie momentami, jak to w tych, proszę Państwa, klasycznych, czy to nieklasycznych GTA bywa. Przejdźmy może sobie teraz do minusów tej trójki, bo myślę, że parę ich było. Generalnie no to, proszę Państwa, wszystkie te aspekty, które mamy tutaj graficzne, są do osiągnięcia za pomocą modyfikacji różnorodnych, więc no nie będę tutaj jakby oszukiwał, że te po prostu usprawnienia graficzne, które są najmocniejszym aspektem tutaj tej gierki, może mogliśmy uzyskać jakby za pomocą modyfikacji już x lat temu, przed tym 2021 rokiem, moi drodzy. Także to jest jedna z takich rzeczy, które nie przemawiają za tym GTA za mocno. Oczywiście jak komuś się nie chce modyfikować, no to fajna sprawa. Oczywiście, że tak, jeśli chodzi o minusy, jeśli jakieś plusy się jeszcze pojawią, to Wam powiem. No dużo zbugowanych miejsc jest w tym GTA, nie ma co się oszukiwać. Bardzo dużo zbugowanych jakichś tekstur, jakieś niewidzialne tekstury, jakieś przechodzenie właśnie przez tekstury, gdzie tekstura powinna być. Tam tekstury zbugowane nawet na tym słynnym moście. No po prostu źle się to prezentuje. Bugi jakieś tam niewielkie oczywiście występują. W jakichś misjach tego typu rzeczach oczywiście. Tak jak mówię, co oprócz tego, no mówię, te śmieszne detale postaci, tutaj oczywiście no jest to, nie wiem czemu w ogóle tutaj tak dużo się naryspiło takich samych ziomeczków, nie wiem czy to też jest kwestia jakiegoś bugu czy nie, no ale mówię, kwestie te graficzne to są naprawdę jakoś mega tutaj zwalone, no nie ma co się oszukiwać. Te kwestie z jakimiś wystającymi teksturami, znikającymi samochodami i tak dalej, no są naprawdę tym aspektem, który przemawia tutaj za nie, jeśli chodzi o kupienie tej części, tej całej trylogii. No i co, moi drodzy, myślę, że tutaj nie będzie jakoś dużo omawiania. Jeśli miałbym ocenić tą część, no to szczerze bym dał takie 5 na 10, 6 na 10, coś takiego. No nie ma co się oszukiwać, ale tutaj dużo jest takich, o jakieś niewidzialne, widzieliście to? Tu powinien normalnie przejechać. Co to jest w ogóle?
niewidzialne jakieś, a no i widzicie. O tym mówię właśnie w tym GTA. 5 na 10 bym dał. Jednak nie ma co się oszukiwać, że wiele z tych rzeczy, które jesteśmy tutaj w stanie sobie osiągnąć, mogliśmy już osiągnąć samimi modyfikacjami x lat temu. Jeszcze z tych fajnych aspektów to teraz widzę właśnie, że trochę niebo wygląda ładniej. I też z minusów, które ludzie jakby mówili tutaj, jeśli chodzi o tę część GTA, że trochę na ulicach się zrobiło czyściej, a wcześniej było tak brudniej i nadawało to swego rodzaju jakby klimat. Dla mnie, powiem szczerze, że no graficznie prezentuje się to lepiej, ale momentami grało się naprawdę słabo i dlatego tutaj zostawiam taką ocenę 5 na 10. No tutaj nawet widzicie, nic tu nie ma, a ja przejść tu nie mogę. Także no, tak to wygląda, jeśli chodzi, proszę Państwa, o GTA 3. Myślę, że możemy przejść teraz do drugiej części, która swoją drogą, proszę Państwa, no wyszła najlepiej z tego całego trio, ale dlaczego? To powiem Wam za chwileczkę. Proszę Państwa, witam serdecznie w słonecznym Vice City. No tutaj już oczywiście gierka odpalona. Swoją drogą w ogóle, nie wiem czemu, ale kurde, znowu noc jest, nie? W GTA 3 też mieliśmy noc i teraz też mamy noc. Ale przejdźmy do tego, co jest najważniejsze. Bo przed chwilą powiedziałem, że GTA Vice City wypadło naprawdę z tej całej trylogii najlepiej. Ale dlaczego? Zaraz Wam zamierzam to powiedzieć. Proszę Państwa, jeśli chodzi o GTA Vice City i to, co naprawdę tutaj było takim minusem, to nie ma za dużo takich rzeczy. Oczywiście dalej te kwestie modeli postaci, jak to wygląda. Może się to prezentować dla niektórych śmiesznie, a dla niektórych może prezentować się to troszeczkę oczywiście lepiej. No, jak jest w rzeczywistości, no to możecie sobie sami ocenić. Czymś, o czym nie wspomniałem właśnie w GTA 3, ale oczywiście tutaj też to występuje, jest te kółeczko broni, co jest oczywiście dużym plusem. To fajnie jest oczywiście zrobione, no jak w następnych częściach GTA, no podobnie to działa, a w GTA 3 tego właśnie nie mieliśmy. Tutaj jak widać też to fajnie przyściutko chodzi, można sobie wybierać brońki i elegancko wszystko jest. I to samo było w GTA 3. Proszę Państwa, jeśli chodzi o GTA Vice City, moi drodzy, to jeszcze teraz wsiądziemy sobie do autka i pojedziemy, zaznamy klimatu tutaj naprawdę pięknego miasta, którym jest Vice City i oczywiście będzie ono w szósteczce. Jeszcze teraz szybko napomknę o GTA 3. Jedną kwestią, która była tam naprawdę dużym minusem, była optymalizacja również. Zapomniałem o tym wspomnieć, ale ten sam problem będzie występował jeszcze w GTA San Andreas. A teraz już typowo pod GTA Vice City. Czemu ta część wypadła najlepiej? Proszę Państwa, jeśli chodzi o GTA Vice City, no to tutaj usprawnione jest znowu mocno to graficznie. Jak widać, naprawdę super się to prezentuje i nie ma co się oszukiwać, ale no nawet detale takich rzeczy jak tutaj palmy są super po prostu zrobione. Te kwestie związane z tutaj również pogodą są świetne. Przepraszam, te kwestie związane z pogodą są świetne. Również fajnie się to prezentuje i jakby w tym w samym Vice City nadaje to naprawdę niesamowitego klimatu całej gierce. Oczywiście tutaj ludzie mówią, że GTA Vice City no taka jedna z piękniejszych części i wyczekują teraz tej szósteczki oczywiście gdzieś tam na horyzoncie w 2025 roku najwcześniej. Mam nadzieję, że się wszystko dobrze pojawi i nie będzie jakichś opóźnień. Także no, tutaj graficznie wszystko śmiga, optymalizacyjnie wszystko śmiga. Nie ma żadnych zacinek, jak wjeżdżamy do jakichś bardziej zagęszczonych miejscówek, nic się nie zacina. Jak mamy jakieś wysokie budynki, tak samo wszystko pięknie się renderuje. Kwestie renderu to tak jak w GTA 3. Więcej oczywiście rzeczy widzimy, większe jakby rysowanie tego terenu się tutaj również pojawia. Jest to naprawdę fajny aspekt, bo ta część jest naprawdę no ładna, nie ma co się oszukiwać. Też z gigantycznych plusów tutaj usprawnione misje niektóre, szczególnie ta, proszę Państwa, z tym helikopterem znana, gdzieś tam może załączę Wam oczywiście tutaj odpowiedni filmik, o którą misję dokładnie mi chodziło. No i szczerze powiem, że tutaj nie mam za bardzo do czego się przyczepić. Oczywiście pojawił mi się jakiś tam jeden chyba drobny bug, proszę Państwa, który polegał na tym, że gdzieś tam mi auto jakieś zniknęło, ale chyba to było na tyle.
No i jeśli chodzi o Vice City, to no, tu nie ma do czego się przyczepić, oprócz tych modeli postaci. Ocena, jaką tutaj zostawiłem, to 9 na 10, proszę Państwa. I w tym wypadku no, jest to najlepiej prezentująca się część z całej tej trylogii definitywnej. I no nie będzie jakby to chyba już za bardzo usprawnione. Jeśli chodzi oczywiście tutaj o wszystkie te trzy części, to one miały różne jakieś tam patche swoje i trochę lepiej i gorzej się prezentowały w zależności od czasu. I oczywiście dalej gdzieś tam w czasie tym trochę lepiej usprawniało to tutaj. Usprawniali nam po prostu deweloperzy tej gry to wszystko, ale i tak nie jest to perfekcyjne. Oczywiście mówię, GTA Vice City nie ma do czego się tutaj przyczepić. Pięknie to się prezentuje, zobaczcie jak po prostu, jak to wygląda, nie? Zobaczcie, jakie tutaj jest słoneczko, teraz dzień w ogóle wschodzi, więc też troszeczkę wam zamierzam tutaj pokazać. No i nie ma za dużo minusów. Gra świetnie chodziła przez cały czas. Nie miałem tak naprawdę, mówię, żadnych ścinek, żadnych takich jakichś rzeczy, które bym tutaj na minus. 9 na 10 tutaj komentuję, przejedziemy się oczywiście tutaj jeszcze, żebym wam pokazać, jak to wszystko wygląda. I zobaczymy oczywiście, jak w GTA 6 będzie się to prezentowało, bo sam jestem ciekaw, co nas właśnie w tej części w Vice City kolejnej nas czeka po prostu, tak? Co tam dostaniemy fajnego i jak to będzie się prezentowało. Także wjedźmy sobie może tutaj. Nie wjadę tutaj na ten most. Kurde, może nie będę wam tego przedłużał. Oczywiście pojadę tutaj jeszcze troszeczkę i teraz przejdziemy sobie do GTA San Andreas, moi drodzy. Oczywiście wszystkie tam części gdzieś tam zsumuję na koniec i wystawię adekwatną opinię o całej definitywnej trylogii, czy w ogóle warto. W ogóle zobaczcie, że wszystko ładnie się też w tych okienkach, w tych samochodzikach odbija. Oczywiście, tak jak mówię, no niektóre z tych rzeczy jesteśmy w stanie gdzieś tam osiągnąć tymi modyfikacjami, więc to nie jest coś, co jest tutaj nowe. Nie wiem oczywiście, jak z tym niebem, ale graficznie jesteśmy w stanie tutaj sobie to wszystko ogarnąć. Też proszę Państwa, im dalej jesteśmy, tym oczywiście te gdzieś ustawienia graficzne i te poprawy graficzne przestają mieć aż takie znaczenie. Co mam na myśli? No oczywiście no GTA 3 wyszło najwięcej lat temu z tej całej trylogii, więc tam oczywiście te poprawy graficzne robią według mnie największe wrażenie, tak? No i oczywiście jeśli mamy GTA San Andreas, no to te ustawienia graficzne będą miały trochę inne znaczenie, no bo już to jest trochę nowsza gierka i trochę inaczej ona się oczywiście prezentuje pod względem tego, jak ten upływ czasu właśnie działa. No, myślę, że jeśli chodzi o GTA Vice City, no to będzie to na tyle. Tutaj nie ma do czego się przyczepić. Oczywiście mówię, jednym się będzie to podobało, drugim się nie będzie to podobało, ale optymalizacyjnie chodzi to naprawdę super. Nie miałem żadnych błędów związanych tutaj z jakąś oprawą graficzną, że coś kurczę gdzieś nie mogę przejść, bo jakieś dziwne tekstury wystają. Woda też jest usprawniona. No, pięknie to się po prostu prezentuje i jeśli chodzi o Vice City, to też to była część, którą znałem najmniej z całej tej trylogii. Kiedyś grałem, ale to było bardzo dawno. No i też nie mogę powiedzieć, że trochę zaskoczyła mnie ta gierka jakby od nowa, tak? Bo najmniej ją przechodziłem, chociaż miasto było mi znane bardzo z GTA Vice City Stories. Przejdźmy sobie teraz, proszę Państwa, do ostatniej części, czyli GTA San Andreas. No siema, witam w San Andreas, welcome to San Andreas. No, jesteśmy w San Andreas, proszę Państwa, GTA San Andreas, ostatnia część tej trylogii. Muszę przyznać, no wypadła najgorzej, ale dlaczego wypadła najgorzej z tych wszystkich części? Chciałbym wam powiedzieć przede wszystkim, że ta część no ma najmniej takich zmian, które jakby są na pozytywy. Nie ma co się oszukiwać, ale te poprzednie części miały bardzo duże zmiany, jeśli chodzi o grafikę. Bardzo duże tam detale były podkreślone. Tutaj jest mniej to podkreślone. Jest to troszeczkę oczywiście usprawnione graficznie. Chodzi to jako tako. Niektóre rzeczy oczywiście gdzieś tam się różnią. No ale to nie są już takie przeskoki, moi drodzy, jak w GTA 3 chociażby, czy w GTA Vice City. A jest tutaj mnóstwo po prostu bugów, które gdzieś tam występują i jakby trzeba to powiedzieć sobie wprost. Jest dużo rzeczy, które no tutaj jest na minus niestety z tym
GTA, pojedźmy sobie może w stronę gdzieś tam, w stronę tego Grove Street może, co? Myśmy sobie może pojechali, myślę, że to dobry pomysł. Pojedźmy sobie w tamtą stronę. Co tutaj na minus, proszę Państwa, bo myślę, że warto o tym powiedzieć. Na plus mówię, usprawnienia graficzne, no ale też niedużo. Renderowanie terenu na pewno też jest lepsze. W każdej z tych części poprawa kolorów na pewno też trochę jest na plus i mi się to podoba, bo to tak ogólnie te GTA z tego uniwersum 3D, no to są takie, no tak bajkowo jeszcze bardziej wyglądają. GTA 4 oraz GTA 5, no to już bardziej tak trochę realistycznie, ale to może w innym odcinku. Jeśli chodzi o GTA San Andreas, czemu najgorzej to wypadło, co było tutaj na minus? Proszę Państwa, bardzo dużo bugów, bardzo dużo wystających tekstur, tak jak to miało miejsce w przypadku GTA 3, co już Wam dzisiaj pokazywałem. Jakieś takie, nie wiem, dziwne rzeczy w ogóle wystające, jakieś graficznie też dziwnie to się prezentuje, w sensie takim, że właśnie te gdzieś tam, o, nawet tutaj, nie wiem co tu się dzieje, ale środek drogi i co to jest? No, jakieś, nie wiadomo, jakieś po prostu rozwalone tekstury, takie losowe po mapie, nie wiem o co z nimi chodzi. Kolejna rzecz, też samochody jakieś zbugowane, był to jeden taki minus gdzieś tam w Vice City, potrafią samochody po prostu gdzieś tam zatrzymywać się, wybuchać, mi się pojawiały, znikały te samochody, dziwnie się to po prostu prezentowało, nie wiedziałem o co tam do końca chodzi, momentami gdzieś tam połowa samochodu była w teksturach, połowa nie, optymalizacyjnie, tutaj też to siada niestety, dlaczego? Wjeżdżamy do jakichś większych miejscówek, spadek momentalny FPS-ów, nie wiadomo co się dzieje, no i aż ciężko momentami gdzieś tam się gra w tych misjach, bo po prostu jest taki spadek, że no aż ciężko gdzieś to wszystko sobie ogarnąć. To samo oczywiście było w GTA 3. Nie mam zielonego pojęcia jak do tego doszło, tutaj znowu jakieś wystające tekstury, tak jak widzicie po drodze. Szczególne błędy graficzne widać i jakby są one odczuwalne w takich... w takich miejscach jak tutaj te górzyste tereny, czy tutaj, takie gdzie ogólnie nie ma tego zagęszczenia i nie ma gdzie ukryć tych takich niedogodnień jakby, no bardzo dużo generalnie tego jest. Detale postaci, detale ubrań, bo tutaj oczywiście mamy trochę bardziej usprawnione to ubieranie swojej postaci i modyfikowanie jej wyglądu. No tutaj no niestety też dziwnie to działa, niektóre tutaj jeśli chodzi o te jakby elementy garderoby prezentują się po prostu no słabo. Z takich plusów jeszcze będę to trochę mieszał, no znowu tutaj oświetlenie, zobaczcie, że tutaj na tym horyzoncie fajnie się te palmy prezentują i to naprawdę ładnie wszystko no wygląda, no nie ma co tutaj się oszukiwać, to akurat jest dosyć mocny aspekt tego wszystkiego. Co jeszcze w tym San Andreas? No bardzo dużo tych błędów, na pewno jakichś wystających tekstur. No myślę, że to było taki na minus. No i to, że proszę Państwa właśnie najmniej tutaj to graficznie jest usprawnione z tej każdej części jakby GTA. Te przeskoki jakby graficzne i ulepszenia są mniejsze niż w poprzednich częściach, dlatego prezentuje się to po prostu no źle momentami. I dlatego też dałem 5 na 10, bo jakby najmniej z tych pozytywów jest, nawet jeśli chodzi o grafikę, a najwięcej jest po prostu tych takich błędów, które wynikają cholera wie z czego. I to jakieś wystające rzeczy, i to jakieś inne cuda, no po prostu strasznie dużo tego tutaj jest i pomimo tego, że fajnie się jeździ po tych ulicach i przyjemnie naprawdę dla oka momentami to wygląda, no to nie ma człowiek tego klimatu, tak jak grał w oryginalne te GTA San Andreas, tak? Nie ma co się oszukiwać, ale no to jest jedna z najbardziej kultowych części też GTA, no i akurat po tej części człowiek wymagał trochę więcej, no i chyba najwięcej w ogóle z tej całej trylogii. No, ja się i tak dobrze bawiłem, bo oczywiście lubię całą serię GTA i jakby dla mnie to było fajnie, że mogę sobie oczywiście tutaj w to pograć, no ale tak jak mówię, no na modach jesteśmy w stanie osiągnąć, proszę Państwa, to wszystko i świetnie się również bawić. Też nie ma co się oszukiwać, że no w oryginałach nie było jakichś takich błędów optymalizacyjnych, przynajmniej ja takich nigdy nie odczuwałem, więc dla mnie no tutaj dosyć niska ocena, proszę Państwa, jak tam wahałem się w GTA 3 nad oceną 6 na 10, 5 na 10, tutaj szczerze mogę powiedzieć, że no ta ocena wyniesie tutaj 5 na 10,
mało tak naprawdę pozytywów, dużo bardzo negatywów i człowiek gdzieś tam nie skupia się na tym, na pięknie tej gry, bo po prostu tęskni za oryginałem, no i tyle mogę powiedzieć. Myślę, że proszę Państwa, przejdziemy sobie teraz do takiego ogólnego podsumowania tego wszystkiego. Oczywiście, jeśli coś mi się tam przypomni, to gdzieś tam oczywiście, gdzieś w podsumowaniu oczywiście będzie to zawarte, jeśli chodzi o te części, no bo wiadomo, człowiek na bieżąco tam może sobie nagrywać pewne kwestie i gdzieś tam wiedzieć, co ma powiedzieć mniej więcej, no ale wiecie, co gdzieś tam jedna minuta, a nawet kilka godzin, to może wpaść na jakieś inne pomysły i inne rzeczy mogą przyjść mu do głowy. Tymczasem przejdźmy do takiego podsumowania tej całej definitywnej trylogii i czy w ogóle co on robi? Czy w ogóle warto w to, proszę Państwa, grać i czy warto to w ogóle kupić? I jak tak, to za jaką cenę? Jeśli chodzi o definitywną trylogię, no to proszę Państwa, dochodzimy do takiego podsumowania. Ja teraz oczywiście Wam podsumuję to wszystko, ale zanim do tego przejdę, to chciałbym wspomnieć o dwóch rzeczach, o których nie wspomniałem. Mianowicie jednej pozytywnej, jednej negatywnej. Z pozytywnych, no to jeszcze zapomniałem dodać właśnie o tych radarach, bo one są dosyć dużym usprawnieniem właśnie w Trójce i w Vice City, te nowe radary. Oczywiście one są również pobagowane. Ja sobie też zrobiłem troszeczkę research, czego tam może mi zabrakło w tych moich wypowiedziach, ale te radary to jest właśnie jedna z takich pozytywniejszych rzeczy. Oprócz tego, no to graficznie tam fajnie to wszystko, no, lepiej na pewno wygląda, to oczywiście wspomniałem. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o negatywy, to zarówno w GTA 3, ale nie tylko, bo głównie zostało to jakby odebrane przez graczy negatywnie w Vice City, zostały usunięte po prostu ścieżki dźwiękowe, jeśli chodzi o muzykę w radiu. No niestety, tam prawdopodobnie pokończyły się jakieś tam licencje na utwory i musieli te niektóre po prostu powywalać. Powiem szczerze, że mi to nie robiło jakiejś takiej gigantycznej różnicy, ale wiem, że są ludzie, którzy gdzieś tam tą muzykę bardzo szanowali i nadawała ona swe pewnego rodzaju po prostu klimat tej części GTA. Powiem szczerze, że ja jeżdżąc i słuchając tej muzyki, byłem naprawdę zadowolony. Wielokrotnie na streamach o tym też wspominałem, że muzyka ta jest bardzo klimatyczna i po prostu super wpasowuje się w klimat całej gierki, dlatego nie dziwię się, że jakieś tam ewentualne braki z oryginału mogą ludzi denerwować. Jeśli chodzi o podsumowanie, bo pewnie zadacie tutaj pytanie, czy warto, czy nie warto kupić, to muszę przyznać, że od 2021 roku, czyli od daty premiery tej gry, zostało wydanych naprawdę bardzo dużo patchy do tej gierki. Jakieś usprawnień, na te bugfixy jakieś i tak dalej. Wiele też innych rzeczy. Nie będę tutaj tego wszystkiego wymieniał, bo naprawdę tego było strasznie dużo. Strasznie dużo naprawiali. Niestety, pomimo tego, że pojawiły się te patche, pomimo tego, że dużo tam usprawnili, to dalej gierka nie działa dobrze. Dalej są bugi graficzne, które Wam pokazałem, dalej są jakieś mankamenty, inne błędy po prostu na ulicach, jakieś dziwne respienie się tych postaci, tak jak widzieliście nawet tutaj u mnie na materiale. To oczywiście nie jest tylko i wyłącznie jakby moja opinia, bardzo dużo tego w internecie też jest. I też jakby sugerowałem się troszkę tym, co tam się dzieje ogólnie w gierce, nie tylko na podstawie tego, co ja sądzę. Także według mnie nie warto. Ja wydałem na tę gierkę około 100 zł, 100 chyba 20, coś takiego na PS Store. Kupiłem wersję na PlayStation 5, no i powiem szczerze, że nie warto. Gdzieś tam na przecenie za 50 zł dla samego tego Vice City chyba byłoby fajnie, bo jednak te Vice City wypada naprawdę dobrze, ale no tak to jednak nie ma co wydawać zbyt dużej ilości pieniędzy na gierkę, która nie działa dobrze, a jakieś niektóre przynajmniej efekty możemy podobne lub nawet takie same otrzymać za pomocą modyfikacji. Także według mnie nie warto. Aczkolwiek muszę przyznać tutaj, że i tak przyjemnie się grało. To jest właśnie ten problem, że pomimo tego, iż gierka no, nie zadowala, to jest to seria GTA i nie wiem, dużo trzeba byłoby chyba tam zniszczyć po prostu, żeby to jakoś tam nam się bardzo nie podobało.
Ja i tak jestem zadowolony, że zagrałem. Ja oceniam tutaj oczywiście samą definitywną edycję i to w 2024 roku, już po tych wszystkich bug fixach i tak dalej. Niestety nie działa to dobrze i nie polecam wam tego niestety, żeby to kupić i wydać zbyt dużą ilość pieniędzy, ale dla przetestowania, jeśli ktoś ma jakiś zastrzyk gotówki, nie szkoda mu, to zdecydowanie warto sobie sprawdzić i klimacik na pewno jest gdzieś tam fajny. Trzeba oczywiście uzbroić się gdzieś tam w stalowe nerwy przy tych niektórych błędach, bo występuje ich dużo, szczególnie w GTA San Andreas. Ode mnie to tyle. Wyzwanie, proszę państwa, 12 gier kontynuujemy. Około 4 czy 5 tytułów mam ukończonych w tym roku, więc nadrobię sobie te tytuły, które oczywiście gdzieś już tutaj przeszedłem. Będziemy przechodzili oczywiście dalej te gierki i tak jak mówię, 12 gier to minimum w tym roku. Jeśli uda mi się zrobić więcej, to zsumuję te wszystkie gierki jakby dodatkowe w ostatnim odcinku i będzie to dla mnie takie zwieńczenie tego wyzwania. Jak na razie lecimy, mamy te 4-5 gierek, mamy kwiecień praktycznie, także no, lecimy jak na razie tak, no bym powiedział, wiecie, na równi z tymi miesiącami, jeśli chodzi o gry. No ale są gry, które zajmą 3 godziny, a są gry, które zajmą 50 gierek. Przechodzę je tylko i wyłącznie na streamie, także trochę to czasu też schodzi, żeby te transmisje z tych gierek fabularnych po prostu zakończyć, tak? Także, moi drodzy, dziękuję serdecznie za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, no i zobaczycie, jakie tam giereczki oczywiście rozegrałem. Kto oczywiście oglądał na streamach, ten wie. Zapraszam na streamy oczywiście bardzo serdecznie, a tymczasem się z wami żegnam i widzimy się na kolejnych odcinkach i w kolejnych seriach, bo serii z wyzwaniami będą jeszcze takie dwie. Dziękuję serdecznie za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.